Agnieszka jest na linii. Cały czas. Dojechaliśmy. Jak ci się, Kornelku, podobają ryby? Ale nie. Przyjechaliśmy tutaj spędzać w rodzinnym gronie czas. Kasia, dziękuję. Kolejny raz muszę powtórzyć ujęcie. Dziecko dedykuję dla mamusi. Gdzie poszła ryba? Do wody. Do wody? Tak. A nie tylko woda i woda i woda i woda. Absolutnie. Nie, nie. www.wędkarstwoludzie.pl. Ryby, 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 witajcie. Mamy 14 czerwca. Dochodzi godzina 19. Startujemy z Rzeszowa. Cześć. Mikołajek wkradł się w kadr z Kornelkiem. Jedziemy dzisiaj obozem rodzinnym. A ekipa będzie bardzo rodzinna i bardzo wybuchowa, aczkolwiek będzie spokojnie. Na luzie jedziemy na tydzień nad morze. Cel to Darłowo, bo jest jeszcze druga miejscowość Darłówek, to jest bliżej morza. I co? Pierwszy cel, Nowa Dęba, tam spotykam się z Jurkiem. Jedziemy na dwa autka. Dawid wyjechał już wczoraj, sprawdza już rzeki, jaki jest poziom, jak wpadają do wody, jakie ryby tam są. Nie przedłużam, bo film i tak będzie długi, także... Go. Za nami jest już Juruś z ekipą. Kolejny cel to Warszawa. Tam robimy przystanek godzinny. Ryby, ryby, ryby. Czy moja księżniczka jest na linii? Cały czas. Jureczku, my już jesteśmy w Warszawie. Nie umieszkałem tego zauważyć, mówisz. Całej nocy jazdy. Została nam godzina drogi do Darłowa. Nie. Trochę mi się spać chce już. Zmęczenie zaczyna wychodzić, ale dojedziemy na spokojnie. Ta droga zrobi furorę w Polsce. Co? Dwupasmówka. Czujecie jod? Tak. A jak robi... Świnia. Dojechaliśmy. Pierwsze co zrobiłem, jak rozładowałem zakupy, to niestety padłem. Nie zakupy, tylko bagaże. Padłem, godzinę mnie nie było. Musiałem się przespać, bo jednak podróż robi swoje. Byłem totalnie zmęczony i mimowolnie zasnąłem. Jurek jeszcze ledwo pokaże, jak widzicie, nie rozpakował i zarzuca wędki. A Dawid już jest na molo. Ja wam za chwilę pokażę na spokojnie ten teren, jaki mamy. Ale już proszę, o. Co, nie może siedzi już. David. Może siedzi, wita. Jest mistrz. Proszę, jeszcze się nie rozpakował. Co to mamy? Zobaczymy, co to jest. Karp pełnomorski? Nie, karaś.
A gdzie Karaś? Karaś? Karaś. Co ty masz z tymi? I popatrzcie na co. Już, ledwie przyjechałem. Najważniejsza rzecz, jak przyjeżdżacie gdzieś na odpoczynek, pierwsze co? Pelet i zarzucanie wędek. A później jakieś różne te ciuszki, nie ciuszki, inne takie. No Dawidek przed chwilą wyciągnął już tego karasia. Ja się śpieszę. O, żeż ty. O, amur. Amur. O, kosie, jakie amury są ładne. No i co, amur oklejn do wody. Rybkę? Do wody. Jedziemy na szybki taki rekonesans, gdzie jest plaża. Dawid przyjechał wczoraj, już obczaił. Idziemy na wytypowaną miejscówkę. Woda, słoneczko, opalanko, dziewczynki i jedziemy. Patrz, Kornelek. Patrz, jakie fale. Jest moc. Zaraz wyciągamy z głowiczek 0,3 grama i jedziemy z koksem. Na środę wypływamy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze większa fala. Słuchajcie, mamy drugi dzień wyjazdu, wtorek. Dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy łowić na stawie, który jest za mną. Będziemy łowić na spławik, na federy, metodą gruntową. Będziemy łowić z dziećmi, z dziewczynami, także robimy na spokojnie takie wędkowanie rodzinne, na luzie. Co, nie jest to duży zbiornik, jak widzicie. Można łowić tutaj bezpośrednio z brzegu, są zrobione ławeczki, na których można łowić. Ewentualnie z pomostu, który mamy bezpośrednio przed domkiem. My dzisiaj będziemy łowić z pomostu. Rzucamy pod trzciny. Ryba, która tutaj jest, to są na pewno karasie, liny. Złowiłem. Pokaż. Sam złowiłeś? Tak. Wiesz, jaka to jest ryba? Płotka? Nie, to jest amur mały. Pokaż go do kamery. Taki pyszczek ma duży. Ryba. To jest mały amur. Ryba. No pokaż Kornelkowi. Ryba, miam, miam, miam. Zjem Kornelka, miam, miam, miam. Co, Kornelku? Nie. Chciałeś coś powiedzieć? Ja idę na zjeżdżalnię. Na zjeżdżalnię? Tak. Zjeżdżalnię. No i jest z łowcą Lusią, atakujemy pomost. Ryby, ryby, ryby. Spójrzcie, takie brania są cały czas. Jest tu kamerę do tego, do no. Co to się dzieje? No nie jest to gigant, ale... Za chwilę idziemy, nie? Lucio, sondujemy całe łowisko, zaczynamy nęcić. Wszystkie ryby i tak będziemy wypuszczać na pomoście. No i zdjęcia nie zrobiłem. A to za chwilę będą następnego. Słuchaj. Czekaj już. Słuchajcie, takie karasie są tutaj standardem cały czas, mam brania. Spójrzcie, może być, biorą amury, liny. Także na pewno bardzo dużo będzie ryb. Fajna ryba? Tak. Chcesz buziaka mu dać? Nie. Co? Kara się uśmiecha. Pa, 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 pa. Jo. Poszła. Odpłynęła. Słuchajcie, pokażę mój zestaw. Żyłka 0,18, 0,10, plecionka zielona. Hak chyba czwórka, nie pamiętam. Czwórka albo... czwórka, no. To jest wędka do metody odległościowej, aczkolwiek w przypadku dzieci no to lepiej się sprawdza niż bat. Nie mam takiego krótkiego bata, mam najkrótszy 5 metrów i jest ciężki, prawda Mikuś? Mhm. I za długi na ten pomost, a taka krótka wędka no, się sprawdza idealnie.
No sam sobie wybrałeś, tak? No tak. I zawsze jak rzucasz za nętę, to sobie rzucaj na spławik. Żeby mi się udała taka pianka. Jak najbliżej spławika, żeby ci się udało. O, a może być taka kulka? Pewnie. O, idealnie. Jak ci się, Kornelku, podobają ryby? Aha. A kiełbaska smaczna? Tak. Wygodnie ci się siedzi? Tak. Żeby nie było plotek, że ja nigdy nic nie łowię. To teraz chyba będziemy każdą dokumentować, co? Oczywiście, bo to są jakieś pomówienia. Jurek, jeszcze proszę cię o zaprezentowanie twojego kącika socjalnego. Jak wiecie, na każdych wyprawach Jurek dba o dwie sprawy. W dwóch sprawach jest wybitnym specjalistą niepodważalnym. Pierwsze to jest kącik kulinarny, a druga od tego wyjazdu to będzie ciepła woda, mydełko, po wyholowaniu rybki. Pełna kulturka w wydaniu Jura. Rączki sobie opłukamy. Mydełko. Różowy ręczniczek. I teraz... Dobra, podnieś teraz wędkę troszkę wyżej. Powolutku, powolutku, nie ten. Nic na szybko. O! Jaki duży! No! Wujek ci podbierze. Czekaj, powolutku. Gdzie ta ryba? No powiem ci, że chyba na razie największą złowiłeś. Za duża! Za duża? A maska jest! A maska jest! Rybkę dedykuję dla mamusi. Piątka, Miki. Ale duży. To jest moja złota rybka. Dedykuję Pawełkowi. Jak go nazwie? Elizabeth. Elizabeth. A, to buziaczek. Romantiko. Hop. Pełni moje trzy życzenia. I co, David, co powiesz po tym czasie, co teraz mówisz? Jaka taktyka najbardziej? Lider. Tak pokazałem wcześniej. Wcześniej miałem za duży haczyk i po prostu nie ma tutaj jakiejś takiej dużej ryby, nie? Ale teraz zmieniłem, dałem mniejszy haczyk, mniejszy pelet, halibuta i cały czas ryby siadają. Cały czas. No i duże, bo chłopaki łowią na spławik małe, nie? No. A Dawid... Rzucam tam po trzciny, chcę upolować tutaj jakiegoś ładnego lina, bo wiem, że są ładne liny. Wyciągłem wcześniej takiego fajnego lina, około, ile miał? A 35-40 cm. I mam nadzieję, że jeszcze powtórzę. No niestety nie nagraliśmy, nie, Krucio? Trudno. Ale jeszcze przyjdzie. Jeszcze mamy czas. Co ty, Kornelku, robisz? Co wrzuciłeś do wody? Popatrzcie, jak żona o mnie dba. Przyniosła mi na stanowisko sałatkę z serkiem, z pomidorkiem, z oliwkami. I można się tak posilić. Co, Mikuś, chcesz skosztować? Nie chcę. Gdzie poszła ryba? Do wody. Do wody? Tak. A jak rybki robią? Wiu, wiu, wiu. Naprawdę tak robią? Tak. Ile rybek złowiłeś, powiedz? Cztery. Cztery, aż, brawo. A Mikołajek ile złowił? Jeden. No, oczywiście, że tak. A Dominik? Na jaką rybę poluje? Na dużo, mi to bardzo. Na większą niż Mikołaj, co? Niż Dawidek też.
A Dawidek na jaką rybę poluje? Na złotą rybkę. Amore? Amore. Z wąsami. Następny karaś. Dawidek cichaczem. Dzieci sobie pykają. Ja sobie wysiedzę i pyk. I kąk. Wy powiecie się w komentarzach, co jest lepsze na grilla, karaś czy lin? Co to kajek? Zyba! 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 Mam budę tą rączkę. A co ci się stało? Nic. Po prostu są brudne, tak? Tak. Róż dwa razy powrotkiem, kochani, żeby się żółte zmieniło. No. Co? Tyle. A powiedz, co Mikołajkowi zrobiła ryba na bluzę? A ty zrobiła kupę kołaje. Kołajka. Naprawdę? Tak. A tobie nie zrobiła? Nie. Na pewno? Popatrz. Nie. Jest? Przecież nie. Przecież nie? Nie. I teraz. Mecz łowcy. Jak tam sędzia? 2-0 dostaje Manko. Nie mam siły. Strasznie słabo. Byłem głównym dowodzącym, ale dostaliśmy mantę. Marcel! Zimna woda. A, zimna, to jest zimna. Wejść czy nie wejść? Oto jest pytanie. Ale zimno. Straciłem czucie w pewnym. Hej, tak działa. Ale nie tam. Co? A nie tam. Nie. Odpoczywamy z Dawidkiem, relaksujemy się. Wykąpani. Pachnący. I teraz to, na teniska. Teren, na którym jesteśmy w Leśnym Dworku, jest bardzo duży i przemieszczamy się teraz właśnie z basenu na nasze stanowisko domkowe. Jednak z dziećmi i z rybkami lepiej zdecydowanie domki. Bo ryby mamy pod nosem, od razu jak wychodzimy z domków to wędeczka, pyk, właściwie nie wyciągamy w ogóle, zobaczcie, tu jest nasze stanowisko, no. Cały czas leżą wędki rozłożone. Ja tylko przychodzę, sprawdzam czy coś jest, wyciągam rybkę, zmieniam kulkę i teraz tenisik. Po tenisiku znowu sprawdzam, wyciągam rybkę, kulka i obiadek. Gdzie idziemy, Kornelku? Misia! Na tenisa. Ja grałam na tenisie. Czekaj, Kornelku. Co Kajuś robi? Zbierasz piłeczki? Tak. Tatuś, odejdź. Odejdź.
Odejść. Odejść mam? Tak. O! Haliu budowy. Haliu wanilia. I inne. Wybiła godzina 17, idziemy na obiad, o kolację, bo już normalnie w brzuszkach nam burczy. A tutaj jedzenie jest wyjątkowo dobre. Tu, tam. Mikołaj. Dobra, wszystko na manku? Tak. Jesteśmy już na stołówce, jemy obiad. Jak widzicie, dzisiaj jest zupa ogórkowa. Bardzo dobra. Wszystkim smakuje. Jurkowi aż się łóżka trzęsą. Dziękuję bardzo. Eleganckie. Co ci się spodoba? Patrz na tu zabawę. Mamusia. Witajcie, trzeci dzień pobytu. Uderzamy w trójkę trzech najbardziej wytrawnych łowców z całej ekipy, czyli David, ja i Lucia, która tutaj dochodzi. Uderzamy na morze. Cel to dorsz. Zapraszam na wędkarstwo morskie z obozem łowcy. Będzie grubo, zapewniam. Będzie grubo. Płyniemy. Słuchajcie, kolejny dzień wyprawy. Jesteśmy teraz w takiej specjalnej wiacie do grillowania. Robimy grilla, będziemy jeść dorsze, które złowiliśmy w poprzednim dniu. Relaksujemy się tutaj z sałatką, którą Kasia zrobiła z fetą. Doprawiliśmy ją z chłopakami, z kiełbasą, z chrzanem Jurka i parówką z bekonem. Jak oglądacie ostatnie filmy, w każdym filmie jest taka pozycja jak kącik kulinarny Jurka. Zapraszam w tym momencie na taki kącik, a to będzie kącik specjalny, bo na bardzo obficie i bardzo grubo. Witam Państwa w dzisiejszym kąciku kulinarnym. Mamy przebogaty stół oraz oczywiście ja już jestem tak znanym kucharzem, że dorobiłem się asystentki. Witam. Basia. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy dorsz smażony, do tego będzie sałatka z kiełbaską grillowaną oraz serkiem i kapustką, plus hit wieczoru, kaczka ze skórą w marynacie pomarańczowej. Oraz ogóreczki. O, to jest swojskie ogóreczki. W dużym słoju, pięknie. A to pewnie sprawka Basi. Jak zwykle. Trzeba było. Żebyś się nie zgodł, nie padnie mi. I cóż więcej mogę powiedzieć? Brać, wybierać, przebierać, częstować się. Już? A co ja mam? Że podniosłeś grilla? I teraz trudno mi jest przewrócić tego?
Jesteśmy z Jurkiem w Darłowie, na rynku, chyba rynku, pod chyba pomnikiem rybaka. Napiszcie w komentarzach, czy to jest ten pomnik. Bo tak tu chodzimy i nie możemy znaleźć, a słyszeliśmy, że jest. No i jest urokliwie, spokojnie, malowniczo. Zaraz wstąpimy gdzieś na kawkę. Relaks. Bardzo urokliwa miejscowość. Juruś, chcesz coś dodać? Tak. Jeżeli to jest ten pomnik rybaka, to trzeba rzucić pieniążka. Podobno to da tak, że w tym sezonie zrobicie takie okazy, jakie jeszcze w życiu nie uda. Także napiszcie faktycznie, czy za darmo, czy nie tracę na darmo tych pieniędzy. 5 groszy. Trafiłeś? Trafiłem. Upadło do wody? Upadło. Co, Kejuś? Zmęczyłeś się? Podoba ci się tutaj, kochanie? Tak. Bardzo fajnie? Tak. To leśny dworek. Leśny dworek. Leśny dworek. No. Idziemy do leśnego dworku, do Basi. Spróbuję ją złapać. Ona jest tutaj bardzo zabiegana, ale przemiła osoba, która się opiekuje całym obiektem. Podpytam kilka rzeczy, co tutaj jest do dyspozycji, tak że będziecie mogli sami zobaczyć. Znajdujemy się w Darłowie w leśnym dworku Winnica. Na naszym gości jest przygotowane 10 domków i 14 pokoi. Jeżeli goście przyjeżdżają do nas, mają wszystko na terenie do dyspozycji. Czyli możecie skorzystać z basenu, kortu tenisowego, grać ping-ponga, siatkówkę, również połowić ryby z dziećmi. Mamy również domek myśliwski, który zawsze wieczorami można się napić piwo albo sobie popiwować. Gdyby Państwo chcieli się również wybrać na ryby na morze, to zapraszamy na rejsy wędkarskie naszymi kutrami Paweł i Szyper. Możemy połowić sobie tam dorsze. Takie rejsy odbywają się przeważnie 10 godzin. Trzeba na kutrze być o 5.30, o 16.00 wracamy. Na 12.00 mili przekraczamy granicę Polski, także wówczas pływamy na wodach międzynarodowych. Dłuższe rejsy są również, wtedy to są rejsy 24-godzinne albo rejsy na Bornholm, które trwają 48 godzin. Kolejny wieczorek w leśnym dworku, grill. Na pierwszy rzut kurczak dla dzieci, żeby poszły spać, żebyśmy mogli się zrelaksować. Zastawiony barek, suto. Lusia. Pusia. Jak się ma zachowało. I tu jest zakomentowanie wyjazdu Juleczka, o którym zaraz mam opowiem. Jak to jest? Ja nic nie wiem na ten temat. To co ja mam opowiadać? Że co to jest? Kaczka w pomarańczach. Tak jest. Był kącik Jurka, teraz czas na mój kącik kulinarny. To są pierożki ruskie z grilla. Na to idzie przyprawka. Nie wiem, pewnie posypię z dwóch stron. Proszę bardzo. Nie będę pokazywał, nie? Jakie? Normalne pierogi z grilla. Na filmie było już u nas, nie? Co będzie to za moment? Nie wiem, gaczka. Gaczka! Gaczka! Fak, fak. To jest gaczka. W dzisiejszym odcinku gotuj z Jureczkiem, oprócz pierogów Dawidka, ja serwuję kawior z cebulką oraz dodatkiem magii. No, to jest z łososia. Kawior złocisty, przepiękny. Jak perełki, mienią się różnymi odcieniami barw. Proszę bardzo. I teraz przyjmę pierożki Dawidka, mogą się schować, co? No niestety, Dawidek z sorki, ale weź se na kota. My mamy kawior. A to Basia sama z kawią zależała. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz, taką ciekawostkę powiedzieć. Jak oglądacie te nasze filmy, one są w większości z Podkarpacia, z południa Polski. A teraz jesteśmy na drugim końcu, na północy. Zobaczcie, jakie jest niebo, jaka jest pogoda, a jest godzina 22.25. Popatrzcie. 22.25, żeby nie było wątpliwości. Jest jasno. Jest już rzeczywiście, temperatura się obniżyła. Jest chłodno. Tam za mną są już wody międzynarodowe.
jest Morze Bałtyckie i tutaj niestety, albo stety, to jest niesamowite, że jest tak jasno. Jest noc praktycznie, jest jasno, niesamowity klimat. No i taka jeszcze myśl na szybko, co mi się nasuwa, to bardzo dobrze się tutaj śpi. Jest taki klimat, że śpię rewelacyjnie, chłopaki tak samo, zresztą jak z nimi rozmawiam. Takie powietrze chyba jest dobre, pozytywnie. Proszę, kowiorek. Można? Można? Tak się można pięknie bawić. A nie tylko woda i woda i woda i woda. Absolutnie. Nie, nie, nie. Kawior i reszta do boju. O, lotnisko rozstawione. My tu lądujemy. Mamy kolejny dzień, już jest słonecznie. Idziemy z Kornelkiem gdzie? Gdzie idziemy, Kornelku? To. Na ryby? Tak. Łowić jakiegoś karasia? Tak. Idziemy na pomoc do chłopaków, chłopaki już siedzą. Bierzemy wędki w rękę i działamy. Złowisz ładną rybkę? Tak. Patrzcie, jak blisko mamy z domku, żeby wyjść tutaj już od razu, zarzucić wędkę. Sprzęt mamy cały czas rozstawiony, nie trzeba go zwijać. No i dalsza część tego, co już jest cały czas. No ryba jest jedna za drugą, nie nagrywamy już tego oczywiście. Karasie. Zaczepiona za pyszczek. Oczywiście ja wygrywam, robimy sobie małe zawody z Jurusiem, jest 4-0 i Jurek z Wiktorem oszukuje, nie chce mi zaliczyć 4 gry. Chciałem powiedzieć, że Dawidkowi zaraz bęcki sprawię i założyliśmy się, że będzie przez godzinę wokół tych domków latał i miauczał. Tak? Tak, jak kotek, jak przegra. A ty jak przegrasz, to co? Ja? Ja jak przegram, to będę na nim jeździł jak na koniu. Ooo! Na oklep? Tak. Ej, patrzcie, patrzcie, co się dzieje, ja bym to wyciął. I co, jak myślicie, co to może być za branie? Proszę o linki i komentarze. Nie puścimy tego na filmie, ale proszę w komentarzach napisać, co to może być za branie. Myślałem, że będzie lin, ale jest karaś. O, taki karaś, nie wiem czy go do góry dotyk. Łatwo. Zapięty za dolną wargę. Spójrzcie. Ładny, nie? Przepisowo zapięty, bardzo ładny karaś. No, tylko, że Dawid ostatnio wciąż się do karasi. Jest bardzo dużo karasia. I tego karasia ja zostawiam. Jak Jurek przegra, będzie go w zębach na czworaka wokół stawu niósł. Zobacz, no możesz, Kornelku, zobaczyć rybkę. Chcesz dotknąć? Tak. Nie chcę dotknąć. Co? Nie dotknąć. Parę chyba ogonek. Puszczamy rybkę? Tak, do wody. Do wody. Poszła. To są dochody? Tak. Ładna? Tak. Powiedz, weź se dla kota. Weź se kotka. Teraz następna. Na lewą wędkę, znowu karaś. Znowu karaś. O. To są dochody. Coś mi się tu poplątało. Jeszcze. I do wody, co? Do wody? Do wody. Weź se dla kota. Powiedz, dla kotka. Dla kotka. Oj, o, jakie branie. O. Czekaj, no ale branie. Siedzi? Nie wiem. Siedzi chyba. Ale coś małego chyba. Nie czuję. Nie wiem, czy nie spóźnił. Jest. Mały. O, spadł. Spadła ryba. Do gody? To odhaczyła się. Godziła się? No. Fajnie się łowi, Kornelku, ryby? Tak. Podoba ci się? Tak. Jesteś łowca? Tak. Super gość. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze, jak wyglądają domki, w których mieszkamy. Jak widzicie za mną, jest tych domków chyba około 10, nie liczyłem. Mniej więcej wszystkie są takie same. Właściwie układ pomieszczeń jest taki sam. Zaraz po wejściu jest taki główny salon, w którym jest telewizor, lodówka.
Po prawej stronie jest sypialnia, tutaj są dwa łóżka. No i po lewej stronie jest łazienka z prysznicem, gdzie można się odświeżyć. Mały domek, komfortowy, miło i przyjemnie, jak najbardziej wystarczające. Mieszkamy w takich domkach. My jesteśmy w trójkę, Dawid w dwójkę i Jurek w cztery osoby. Komfortowo jak najbardziej można się wyspać i odpocząć między łowieniem. Niestety trochę pogoda nam się nie udała, bo jest jedyny dzień taki, gdzie nie pada deszcz. Aczkolwiek wykorzystujemy każdą możliwość, żeby trochę tego morza jeszcze zasmakować. Będziemy kończyć powoli. Jak wam się podobało, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Powiem wam jeszcze tyle, że wędkarstwo rodzinne jest w sumie zupełnie inne od wędkarstwa takiego klasycznego, bo jednak są dzieci, dziewczyny, ryby schodzą na drugi plan. A ze względu na to, że właśnie schodzą na drugi plan, to jest troszeczkę powiązane z naszym wędkarstwem. Lucio, obozem łowcy. U nas też ryby są drugorzędną sprawą. Najważniejszy jest klimat, miłe spędzenie czasu. Do tego was namawiam. Zapraszam za tydzień z Darłowa ostatni raz. Piątek widzimy się 19. Ryby, ryby, ryby. Cześć. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.